Małgorzata Stec, witam Państwa, zapraszam na wiadomości. Dzisiejsze wiadomości rozpoczniemy od informacji z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łupczycach, które jak zawsze przygotował dla nas kapitan Waldemar Hołownia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W okresie od 28 maja do 5 czerwca odnotowaliśmy 114 zdarzeń i było to 111 miejscowych zagrożeń, 1 pożar i 2 alarmy fałszywe. Przeważająca liczba zdarzeń dotyczyła pompowania wody z zalanych piwnic, udrażniania przepustów i rowów przydrożnych, układania worków z piaskiem oraz usuwania błota naniesionego z pól. Wszystkie te zdarzenia były spowodowane intensywnymi opadami deszczu, jakie nawiedziły powiat głubczycki w ostatnim okresie. Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie gminy Głubczyce i było ich 49, następnie na terenie gminy Kiecz 34, na terenie gminy Branice 14 i gminie Baborów 7. W działaniach w tym okresie zaangażowanych było ponad 800 strażaków. Na szczęście pogoda już poprawiła się i sytuacja powróciła do normy. W gminie Głubczyce najwięcej zdarzeń odnotowano w miejscowościach Zubrzyce oraz Głubczyce po 10. Na gminie Kiecz najwięcej zdarzeń odnotowano w samym Kieczu 21. W gminie Branice najwięcej zdarzeń 10 i było to we Włodzieninie. Szanowni Państwo, chciałem zauważyć, że w zeszłym roku odnotowaliśmy ponad 500 zdarzeń. Te 114 zdarzeń to jest 1/5 zdarzeń w ciągu całego roku. Jedyny pożar w tym czasie powstał na terenie gminy Branice. 30 maja nad ranem otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze sterty w okolicach miejscowości Wojnowice. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu OSP zastano stertę trawy energetycznej w całości objętą ogniem. Działania ograniczyły się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, kontrolowania spalania się sterty ze względu na obecność niedużej odległości kolejnej podobnej sterty. Straty oszacowano na około 70 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, 26 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach odbyła się uroczysta zmiana służby w związku z obchodami Dnia Strażaka. Obszerna relacja z tego wydarzenia zostanie zamieszczona przez pana Mariana Pospiszela w TV Pogranicze. Szanowni Państwo, słychać w tle hałasy, jakie się wydobywają zza samochodu. Przyszły do nas dzisiaj dzieciaki ze szkoły podstawowej nr 1, aby obejrzeć, jaki sprzęt posiadamy, jak strażacy pracują. Mam nadzieję, że będą dzieci bardzo zadowolone z dzisiejszej wycieczki. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na wiadomości za tydzień. Dobrze, a jak już zadzwoniłeś i nie dasz rady wyjść z pomieszczenia, to nie ruszać się, nie chować się do szafy. Załóż maseczkę, bo jeszcze leży nieruchomo. Pomalutku. W niedzielę 5 czerwca w Głubczycach miała miejsce akcja poboru krwi pod nazwą Zbieramy krew dla Polski. To już 9. edycja tego szlachetnego przedsięwzięcia, a zorganizowana w naszej społeczności przez Polski Czerwony Krzyż, Klub Honorowy Dawców Krwi w Głubczycach oraz Intermarsze Oddział Głubczyce. Akcja ta odbyła się na parkingu sklepu Intermarsze przy ulicy Raciborskiej. Tam też przybył specjalistyczny autobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Poborowi krwi towarzyszył festyn o charakterze piknikowo-plenerowym z mnóstwem atrakcji. Wśród nich prezentacje artystyczne, występ zespołu tanecznego Hawajki ze Szkoły Podstawowej nr 2, zumba, recital Marii Farasiewicz akompaniamentem Mariana Barzyńskiego, program kabaretowy Teatru Tradycja Zespołu Szkół Mechanicznych czy występy taneczne Świetlicy Romskiej. Ponadto odbyło się szereg pokazów, w tym pierwsza pomoc w realizacji Liceum Ogólnokształcącego, symulacja wypadku samochodowego, Ochotnicza Straż Pożarna Grobniki i wiele innych. W ramach festynu krwiodawstwa zorganizowano także konkursy plastyczne dla dzieci, przejażdżki konne, bezpłatne badanie ciśnienia i poziomu cukru. Było także stanowisko z Loterią Fantową, Stowarzyszenia Tacy Sami oraz Domu Samopomocowego Nowe Gołoszowice. Z kolei dmuchawce i zjeżdżalnie stanowiły nierada atrakcję dla najmłodszych. Zainteresowanie budziła także konstrukcja szybowca. Podczas tej akcji zebrano około 8 litrów krwi, która jest darem bezcennym, a wśród krwiodawców rozlosowano nagrody – apteczki samochodowe.
Wszystkim krwiodawcom, jak i zaangażowanym w organizację festynu Klub Honorowych Dawców Krwi, Polski Czerwony Krzyż wraz z panią prezes Elżbietą Kubal na czele oraz kierownictwo Intermarché składają serdeczne podziękowania. W środę 1 czerwca w Głubczyckim Parku uczniowie z zespołu szkół w Pietrowicach już po raz kolejny zorganizowali piękną akcję Bicie Serc. Aleksandra Pabian i Dominika Zdobelak. Jesteśmy uczennicami zespołu szkół w Pietrowicach. Dzisiejsza akcja Bicie Serc jest organizowana przez Padport działający przy naszej szkole. Okazujemy, że fajnie jest i można bawić się bez uzależnień, bez narkotyków, bez agresji, bez przemocy. Dzisiaj jest 1 czerwca, ogólnopolska akcja Bicie Serc. W dzisiejszym dniu pokazujemy, że jesteśmy wolni od uzależnień, że nasze serca są wolne od uzależnień. Naszą akcję wspierają sponsorzy, organizujemy różne zabawy, bawimy się z dziećmi, jest instruktor zumby, tańczymy. Pokazujemy, że są inne sposoby niż alkohol i narkotyki, w których można spędzać wolny czas. Akcja jest organizowana już po raz drugi. Są z nami również przedszkolaki, ponieważ tak samo dzisiaj jest Dzień Dziecka. Są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych, a także szkół podstawowych. Oprócz zumby będzie również pokaz taekwondo, pokaz psów policyjnych, konkursy plastyczne, zabawy z chustą. I będzie super zabawa. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Równo o godzinie 12 wszyscy zbierzemy się i będziemy wysłuchiwać rytm naszych serc oraz przeczytamy odezwę, która opowiada o tym, że warto i że można bawić się bez, żyć bez uzależnień. A bicie serca będzie wyglądało tak. Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych z Kietrza Jesteśmy Wyjątkowi jest na pewno wyjątkowe. A zwłaszcza jego przewodnicząca Elżbieta Durek. Witam serdecznie. Stowarzyszenie Jesteśmy Wyjątkowi w Kietrzu. Witam bardzo serdecznie wszystkich widzów wyjątkowej telewizji Głubczyce, Pogranicze. Chcielibyśmy Państwu przybliżyć to, co nam się udało zrobić w ostatnim czasie, a mianowicie w naszej remontowanej placówce. Nasza placówka mieści się w zespole szkolno-przedszkolnym w Kietrzu przy ulicy Głowackiego. Szanowni Państwo, znajdujemy się w chwili obecnej w świetlicy, w której dzieciaki już za niedługo będą prowadziły warsztaty, będą się spotykały, będą rysowały, malowały, będą robiły to wszystko, co dzieci chciałyby robić wraz z rówieśnikami, tymi zdrowymi. Tuż obok świetlicy znajduje się gabinet, w którym będziemy prowadzić terapię. Przede wszystkim tam będzie pomoc psychologiczna, pedagogiczna dla dzieciaków. Również z pewnością będziemy korzystali z pomocy logopedów, ponieważ wiele dzieciaków w naszym stowarzyszeniu Jesteśmy Wyjątkowi posiada różnego rodzaju dysfunkcje i mają problemy z mową. Tuż obok po prawej stronie mieści się dosyć duża sala gimnastyczna, w której będziemy prowadzić rehabilitację już typowo ruchową. Dzieciaki będą miały tam masaże, będą różnego rodzaju sprzęty. Podczas zabiegów dzieci będą w profesjonalny, fantastyczny sposób rehabilitowane, tak aby rodzice nie musieli jeździć do Raciborza czy do innych miejscowości i płacić dosyć wysokie pieniądze za tą terapię. Nie mogę nie powiedzieć o naszych wyjątkowych tatusiach. Jest tu z nami mój kierownik, że tak powiem, budowy, Piotr, fantastyczny człowiek, który po prostu rewelacyjnie nadzoruje, pomaga i to jest naprawdę fantastyczna osoba. Jest również Przemek, który również zna się na po prostu sprawach związanych z remontami. Nasze stowarzyszenie, tak jak już kiedyś wspominałam, posiada 24 dzieciaczków, natomiast tych tatusiów takich fantastycznych, rewelacyjnych, wyjątkowych, którzy pozostali przy mamusiach, przy chorych dzieciach, jest tylko kilku, jest garstkach, ich jest 4-5 i dlatego też mamy problemy, jeżeli chodzi o
po prostu siłę roboczą. Korzystamy z wielu różnych możliwości. Ostatnio żeśmy nawiązali fantastyczną współpracę z Zakładem Poprawczym w Raciborzu. Chciałabym właśnie serdecznie pozdrowić dyrekcję oraz wszystkich podopiecznych, którzy fantastycznie tutaj się sprawują i poprzez pracę proces resocjalizacyjny tych młodych chłopców odbywa się bardzo fajnie i czują się ci chłopcy, że są wartością, że potrafią, że są potrzebni, no i oczywiście widać efekty ich ciężkiej pracy. To są takie główne rzeczy, które na tą chwilę chciałabym powiedzieć. Nie mogę również też nie wspomnieć o tym, że udało nam się oprócz postawienia ścianek, wygipsowania profesjonalnie, elegancko ścian, sufitów. Będziemy mieć bardzo fajne oświetlenie, lampy już są zakupione i leżą tutaj właśnie na podłodze. Mamy fantastyczną, profesjonalną podłogę, która będzie spełniała bardzo fajne warunki, typowo takie i wizualizacyjne, i bezpieczeństwa. Także to jest to, co nam się udało zorganizować na tą chwilę. Mamy już wstawione drzwi, bardzo fajne, eleganckie. Tutaj, tak jak wspomniałam, Piotr fantastycznie zorganizował i, że tak powiem, jest ojcem łazienki, bo mamy dwie łazienki, jedna będzie dla dzieciaków, tam są po prostu procedury. Wszystko musi być zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Wiadomo, że to są dzieciaki niepełnosprawne, także wysokości, odległości muszą być spełnione. Oraz druga toaleta będzie dla personelu i dla rodziców. Także to wszystko nam się udało, moi kochani, przede wszystkim dzięki wam. Nasze stowarzyszenie działa dopiero kilkanaście miesięcy. Nie posiadamy statusu organizacji pożytku publicznego i w związku z tym nie możemy oczekiwać na pomoc żadnych organizacji samorządowych czy innych. Te wszystkie pieniądze, władowaliśmy tutaj dziesiątki tysięcy, nie ukrywam, po prostu otrzymaliśmy od fantastycznych ludzi i chciałabym podziękować tym wszystkim, którzy pamiętają, że przychodziliśmy, nie tylko ja, bo rodzice również są bardzo zaangażowani w pozyskiwanie środków. Te osoby, które nas wspierały, bardzo pięknie im dziękujemy. Natomiast ci, którzy dopiero słyszą albo poznają nas jako stowarzyszenie i zechcieliby pomóc w dalszych pracach, a nie ukrywam, że potrzebujemy sprawy związane z kafelkami, z wykończeniówką łazienek. To są takie już, że tak powiem, niby proste rzeczy, ale każdy, kto remontował dom, bardzo dobrze wie, że sprawy wykończeniowe pochłaniają najwięcej środków, pochłaniają najwięcej czasu. Natomiast, tak jak mówię, mamy tylko trzech, czterech tatusiów, którzy są do dyspozycji, ale którzy też pracują i nie zapominajmy, że mają dzieci niepełnosprawne albo dziecko niepełnosprawne w swoim domu. Także moi kochani, na tą chwilę bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz za zaufanie, za to, że nas wspieracie, za to, że nam pomagacie i jesteśmy przekonani, że to, co robimy dla tych dzieciaków, dla dzieciaków niepełnosprawnych, jest piękną po prostu inwencją, piękną inicjatywą i z pewnością przyniesie oczekiwane efekty poprzez to, że dzieci niepełnosprawne nie będą gdzieś odizolowane i będą przebywały w swoich domach wśród czterech ścian, tylko właśnie w tym lokalu, w tej świetlicy socjoterapeutycznej będą miały własny kąt, będą potrafiły się bawić, uczyć, poprawiać swoje ruchowe możliwości i mam nadzieję, że właśnie to, co robimy, jest wyjątkowe, ponieważ robimy to dla wyjątkowych dzieciaków. Dziękuję ślicznie i życzę wszystkim wszystkiego dobrego. W minioną sobotę, 4 czerwca, na terenie naszego powiatu działo się bardzo dużo. Zacznijmy od tego, że w tym właśnie dniu z naszą kamerą odwiedziliśmy przedszkolaków, którzy bardzo dobrze bawili się na swojej jubileuszowej, 10. już, Olimpiadzie Bezpiecznego Przedszkolaka.
Już po raz 10 przedszkole numer 2 z oddziałami integracyjnymi imieniem Kubusia Puchatka jest organizatorem Olimpiady Bezpiecznego Przedszkolaka. W olimpiadzie od 10 lat biorą udział przedszkola numer 1, numer 2, numer 3, przedszkole Zgrobnik, przedszkole z Pietrowic, Klisina. Od kilku lat towarzyszą nam co roku przedszkole numer 2 ze Zdzieszowic oraz przedszkole Mikulaska z Krnowa. Do naszej olimpiady dołączyło również przedszkole Piccolino, a w tym roku gośćmi szczególnymi są panie seniorki z domu dziennego pobytu w Głubczycach oraz dzieci z placówki interwencyjnej Gniazdo. Od 10 lat główną atrakcją tej olimpiady są służby mundurowe, czyli drużyna złożona z ich przedstawicieli. Są to funkcjonariusze z Głubczyc, jak i z Raciborza. Gościmy u nas Komendę Powiatową Policji, Państwową Straż Pożarną, Straż Miejską, Straż Graniczną oraz zakłady karne z Głubczyc i z Raciborza. Dziś na naszej 10. olimpiadzie, a więc takiej szczególnej, bierze udział około 280 dzieci. Ze względu na to, że to jest jubileuszowa 10. olimpiada, wprowadziliśmy pewne atrakcje. Są nimi flaga olimpijska oraz znicz olimpijski. Ten piękny znicz olimpijski dziś jako honorowy gość odpalił burmistrz Głubczyc Adam Krupa. Cieszymy się, że co roku jest nas coraz więcej, że tak dużo gości kibicuje naszym olimpijczykom. I na koniec, cóż mi pozostało? Pozostało mi życzyć wszystkim naszym wspaniałym małym olimpijczykom złotych, wspaniałych medali. Dziękuję. Na Kietrzańskim Orliku na podobnej imprezie, bo 7. Olimpiadzie Bezpiecznego Przedszkolaka zmagały się przedszkolaki z gminy Kietrz. Właśnie w tej chwili odbywa się 7. Olimpiada Przedszkolaków gminy Kietrz. Już po raz 7. organizowana przez naszą szkołę. W naszej olimpiadzie uczestniczy 8 drużyn, czyli 8 drużyn z przedszkoli z naszej gminy. I dodatkowo dzisiaj goście wyjątkowi. To są dzieciaki skupione w stowarzyszeniu Jesteśmy Wyjątkowi. Stowarzyszenie, które prowadzi pani Elżbieta Durak. Dzieci bawią się fantastycznie. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze. No i co najważniejsze, dzieciaki ze stowarzyszenia bawią się równie dobrze jak dzieci z pozostałych przedszkoli. Życzymy wszystkim udanej zabawy. Również w sobotę, 4 czerwca, już po raz 11 na Grobnickim Placu Zabaw Grobnickie Sołectwo zorganizowało wspaniały piknik dla swoich pociech. Znajdujemy się w Grobnikach na Placu Zabaw i to już 11 edycja Dnia Dziecka. Organizujemy takie przedsięwzięcie dla naszych dzieciaków, w miarę naszych możliwości. Wszystkie atrakcje dzieciaki mają za darmo. A w tym roku myślę, że moc atrakcji, jak zawsze jest z nami pani Kasia, animatorka, a oprócz tego nasi harcerze, strażacy, dzięki uprzejmości dyrektora szpitala będzie z nami karetka, policjanci są do dyspozycji, a oprócz tego są z nami już też nie po raz pierwszy zawodnicy Zaksy Kędzierzyn-Koźle, ale za to pierwszy raz w tym roku i myślę, że nie ostatni, muzycy z Filharmonii, którzy przyprowadzą z dzieciakami, myślę, ciekawe warsztaty, dzięki uprzejmości kołu pszczelarzy. Będzie tutaj też wykład na temat pszczół i ich pożytecznego wpływu na środowisko. Mnóstwo atrakcji, mnóstwo konkursów, mnóstwo również nagród i myślę ciekawych upominków. Także wszystkich serdecznie zapraszam. Dziękuję, że tak
licznie wszyscy nas tutaj odwiedzają, mnóstwo dzieci, a myślę, że ten, kto tu z nami będzie, będzie bardzo mile zaskoczony, będzie zadowolony, bo nikt z pustymi rękami, jestem przekonany, stąd nie wyjdzie. Życzę wszystkim tutaj dobrej zabawy i jestem przekonany, że za rok znowu się spotkamy w tak pięknych okolicznościach przyrody i w takim fajnym towarzystwie, fajnych humorach. Muszę też powiedzieć, że takie przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć bez ludzi dobrej woli, bez tych, którzy nam pomagają. Za to wszystko bardzo dziękuję. Wspiera nas burmistrz Głubczyc, pan Adam Krupa. Wspiera nas mnóstwo ludzi. Za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jestem wdzięczny, ale to też na przyszłość. Myślę, że za rok znowu ci sami ludzie lub inni będą nam pomagać. Bardzo dziękuję. Bomba! W poniedziałek, 6 czerwca, w ogrodzie przedszkola nr 3 w Głubczycach odbył się piknik rodzinny. Dzień dobry, witam Państwa na ogrodzie przedszkolnym przedszkola nr 3 w Głubczycach. Dzisiaj odbywa się festyn rodzinny z inicjatywy właśnie rodziców. Zaproszeni zostali rodzice, dzieci, całe rodziny. Mamy tutaj wiele atrakcji przygotowanych dla dzieci i dla całych rodzin. Właśnie w tej chwili odbywa się prezentacja grup takiej części artystycznej. Zostały pożegnane dzieci odchodzące do szkoły, dzieci otrzymały nagrody, gdzie brały udział w różnych konkurencjach organizowanych w ciągu roku. Przede wszystkim w konkursie plastycznym, muzycznym, teatralnym w ramach programu ogólnopolskiego Radosne Przedszkole. Za chwileczkę rozejdą się na kolejną atrakcję, czyli na Dmuchańca, gdzie będą także się radowały i sportu zażywały, a potem wspólnie z rodzicami i z animatorami będą bawiły się do kiedy starczy sił dzisiaj. Pogoda dopisuje, humory również. Myślę, że będzie udana zabawa. Bardzo się cieszymy z tego powodu i bardzo dziękuję rodzicom właśnie za taką inicjatywę. 5 czerwca w Suchym Lesie odbyły się zawody karate Puchar Ligi Dziecięcej. Ludowy Zespół Sportowy Karate do Głubczyce reprezentowali Maciek Kowalczyk, który zdobył srebrny medal w kata 12-13 lat, Julia Hac, która zdobyła złoty medal w kata 10-11 lat, Wiktoria Sawicka, która w kata 8-9 lat zdobyła srebrny medal oraz w kumite medal brązowy. Mateusz Stankiewicz w kata 10-11 lat zdobył srebrny medal oraz Michalina Jung, która w kata 12-13 lat zdobyła medal brązowy. Następnie odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski, w których Ludowy Zespół Sportowy Karate Do reprezentowali Maciej Kowalczyk, który w kata 12-13 lat zdobył złoty medal. Anna Paruszewska w kata 8-9 lat zdobyła medal złoty. Julia Hac, która w kata 10-11 lat zdobyła złoty medal. Mateusz Stankiewicz w kata 10-11 lat zdobył medal srebrny. Michalina Jung w kata 12-13 lat zdobyła medal brązowy. Jakub Patryjach w kata 12-13 lat zdobył medal brązowy. Oraz Wiktoria Sawicka w kata 8-9 lat zdobyła również medal brązowy. Bez medali, ale po dobrej walce wrócili Oliwia Rojek, Aleksander Rojek i Emilia Klein. Tego samego dnia odbył się Puchar Polski Shotokan, w którym Ludowy Zespół Sportowy Karate do Głubczyce reprezentowali Klaudia Bociek, która w kata 16-7 lat zdobyła złoty medal oraz w kata 18-20 lat zdobyła również medal złoty. Oraz Szymon Cieślik, który w kata 14-15 lat zdobył złoty medal oraz w kata 16-17 lat zdobył również medal złoty. W tym maratonie startowym po ciężkich i wyczerpujących startach nasi zawodnicy spisali się bardzo dobrze, o czym świadczy ilość zdobytych medali. Zawodnikom i trenerowi Januszowi Hołdzie gratulujemy. I przyszedł czas na myśl pozytywną na najbliższy tydzień. Sens naszego życia zależy wyłącznie od tego, jaki sens chcemy mu nadać. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Żegnam się i do zobaczenia.